czasami abym nie powiedział niewłaściwego słowa. Ja się modlę dzisiaj, aby słowo, Twoje słowo, Panie, było dzisiaj dla nas pokarmem. Dlatego, że ono daje życie. Ono daje życie, Panie. My chcemy żyć i obfitować, Panie, w Twojej obecności. Kiedy, Panie, chodzimy z Tobą, to chcemy szukać Twojej twarzy, nie Twojej ręki. Ja Ci dziękuję, że Ty masz dla nas wszystko przygotowane. Ty jesteś obecny w każdej dziedzinie naszego życia. Ty zaopatrujesz każdą sferę naszego życia. Ale to Twoja obecność jest tym najcenniejszym, do czego powinniśmy się zwracać. Ojcze, chcemy chodzić tak, jak Henoch chodził w Twojej obecności. Mieć tą społeczność, aby Duch Święty stale do nas mówił. Mógł korygować, mógł poprawiać. Mógł wzmacniać, ale i zachęcać. Dzisiaj chcemy tego doświadczać tutaj, na tym miejscu, ze względu na Twoje imię, Jezu. Niech ono jest wywyższone. Niech ono jest wywyższone nad tym miejscem. Twoja święta krew, która obmyła nas, uprawomocniła nas do tego, aby iść przed najświętsze miejsce. Tam, gdzie Twoja obecność. Żadna zasłona, żaden problem, żaden grzech już nie ma prawa stawać na naszej drodze. Nie chcemy, Boże, substytutów Twojej obecności, ale chcemy doznać prawdziwego dotknięcia. Także i dzisiaj, poprzez to Słowo, abyś Duchu Święty w każdym z nas pracował. Ja się modlę o to, abyś wypełnił moje serce pokojem Twoim, radością, bo dobrze jest przebywać w Twojej obecności. Panie, Ty chcesz być ze swoim ludem i my dzisiaj będziemy tego doświadczać, bo tak mówi Twoje Słowo. Przyszliśmy tutaj, aby złożyć Tobie dziękczynienie, złożyć hołd i spotkać się w ten specyficzny sposób, jako cały Kościół, tutaj dzisiaj na tym miejscu, aby być w Twojej obecności. Niech imię Twoje jest wywyższone na tym miejscu. Amen. Kochani, ja chciałem Was wszystkich przywitać, wszystkie siostry, wszystkich braci w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest dla mnie wielkim przywilejem, że mogę tutaj stanąć i tak jak zresztą się modliłem, wierzę, że Bóg dzisiaj chce mówić do każdego z nas. Chce mówić do mnie, chce mówić do Ciebie i tak naprawdę tylko od nas samych będzie zależało, na ile Jego obecności będziemy wpuszczać do swoich myśli, do swojej duszy, do swojego ciała. Bo w duchu On już jest. Bo w duchu On już jest. Kiedy narodziliśmy się na nowo, przyjęliśmy Ducha Świętego, Duch Święty zamieszkał, zjednoczył się z naszym duchem. Ale nasze myśli, nasze ciała stale i stale potrzebują obróbki. Stale i stale potrzebują Bożego dotknięcia, nowego wylania, nowego poziomu ducha. Może już przeżyłeś wiele z Bogiem? Może już nieraz Duch Święty zawładnął z Tobą w sposób ponadnaturalny? Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć i sobie też, że znowu potrzebujemy Jego świeżości. Dlatego, że tak jak Izrael chodził po pustyni i każdego dnia miał pokarm z nieba, tak i my potrzebujemy każdego dnia świeżego pokarmu. Ja wierzę, że też słowo, z którym chcę się dzisiaj podzielić, będzie mogło być przede wszystkim ku inspiracji. Chociaż być może jak usłyszycie temat, nie będziecie, nie wiem, radośni, ale ja wierzę, że każde słowo, które jest zapisane w Bożym Słowie, jest ku naszemu życiu, ku inspiracji. I tak jak brat Jan Śliwka w niedzielę, nie wiem, ufam, że wszyscy, żeście byli, czy prawie wszyscy w niedzielę, i mówił o pewnych perturbacjach, które mogą nas spotkać na drodze naszego życia, na drodze naszego życia z Bogiem. Tymi perturbacjami były wypowiadanie złych słów, a nie wypowiadanie dobrych. Tak, ja dzisiaj troszeczkę chciałem pójść w tym kierunku też i powiedzieć coś na temat goryczy, która może się zrodzić w pewnych sytuacjach w sercu każdego człowieka, ale także i wierzącego. Niestety nie jesteśmy uodpornieni na zakusy przeciwnika, tak to określę, który chce w nas zdeponować różne rzeczy do naszego wnętrza, aby potem one przynosiły jego owoc albo
sterowały naszymi poczynaniami. Przeczytałem sobie w słowniku coś o goryczy. Może pozwólcie, że zacytuję to tutaj dokładnie. Co to jest gorycz? Gorycz to jest gorzki smak, smutek, żal, rozczarowanie, udręka, cierpienie w stosunku do czegoś lub w stosunku do kogoś. Ona powoduje dopiero rozgoryczenie. Więc rozgoryczenie to jest coś, co wywodzi się z goryczy. Jest to efekt przyjęcia, rozgoryczenie jest to efekt przyjęcia do serca goryczy. Powstaje na podstawie naszej decyzji. My się z nią musimy zgodzić. Na podstawie naszej decyzji, na podstawie naszego pozwolenia i hodowania za naszym przyzwoleniem w naszym sercu. To dłuższy proces, który zachodzi w naszym sercu, kiedy on działa na podstawie siania i żęcia. Wiecie, zasada siania i żęcia jest jedną z wielu takich podstawowych zasad, których Bóg ustanowił dla świata. Nie tylko dla Kościoła, nie tylko dla ludzi wierzących. Zasada siania i żęcia obowiązuje absolutnie każdą sprawę na tym świecie. Jeżeli zasiejesz dobre rzeczy, zbierzesz dobre. Jeżeli zasiejesz jabłka, zbierzesz jabłka. Jeżeli zasiejesz pietruszkę, to nie zbierzesz pomidorów. I to, chociaż jakbyśmy się naginali, chociaż jakbyśmy w tym kombinowali, to zasada siania i żęcia polega na tym, że jeżeli jest ziarno, to prędzej czy później będzie z tego owoc. Musi upłynąć czas, ale ten owoc będzie. Jeżeli siejemy dobre rzeczy, zbieramy dobre owoce. Jeżeli siejemy niedobre rzeczy, złe rzeczy, niestety też będziemy zbierali z tego owoce. I to jest uniwersalna zasada. Ona także dotyczy właśnie sprawy goryczy. Dlatego, że jeżeli pozwolimy w naszym sercu zasiać to ziarno goryczy, musimy zdawać sobie sprawę, że ono prędzej czy później wyda swój owoc. I pomimo tego, że nawet na początku może nam się wydawać, że ona jest ukryta i że może się wydawać, że ona jest dobrze schowana i ona jest pod przykryciem i nikt ze tego nie będzie widział, to kiedy pęd rozgoryczenia wzejdzie z tej goryczy, to on już będzie widoczny. Dlatego, że rozgoryczenie to jest coś, co wychodzi, zaczyna wychodzić już z nas na zewnątrz. Więc nie unikniemy tego, że ona się może pojawić. Dlatego, że żyjemy w tym świecie, przeciwnik różne rzeczy wyprawia też i koło nas i gorycz, rozgoryczenie może się pojawić, ale od nas będzie zależało, co my z nią zrobimy. Boże Słowo mówi nawet, że nawet złość się będzie pojawiała w naszym życiu, ale mamy do wieczora zrobić z nią porządek. Nie unikniemy tego, że coś się pojawia, coś niedobrego koło nas, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, co my z tym zrobimy. Czy przyjmiemy to, czy nie. Ktoś kiedyś powiedział taki mądry przykład, że ptaki zawsze będą nad naszą głową szybowały i się kręciły, ale nasza decyzja im może pozwolić lub nie zbudować gniazdo na naszej głowie, czyli zagnieździć się. Więc to uczucie będzie może nam towarzyszyć w naszym życiu w stosunku do różnych sytuacji, do rzeczy, do osób. Dlaczego? Dlatego, że powodem jest nasze ja. Głębokie ja, które, tak jak powiedziałem, stale wymaga przemiany, stale wymaga prostowania na podstawie Bożego Słowa. I to moje ja, kiedy jest niedopieszczone, kiedy jest może skaleczone, może jest podrażnione, ono domaga się goryczy, żeby ona tam została. Musimy być bardzo ostrożni, dlatego że nie jest dobrym owocem to, co z tego może wyjść. Ja na początku chciałem przeczytać jeden werset z listu do Hebrajczyków. To będzie 12 rozdział, 15 werset, który dokładnie zainspirował mnie do tego, aby się tym podzielić. Ja czytam, możemy go wyświetlić? Ja będę czytał z Nowego Tłumaczenia. Myślę, że to będzie to samo. I pytamy tak, uważajcie też, aby ktoś nie pozostał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu.
Także, kochani, widzicie, to jest słowo, które jest napisane do Kościoła. To jest słowo, które jest napisane do wierzących. Łatwiej by nam było przyjąć tezę, że to są sprawy dla ludzi nienawróconych, to jest grzech, nie dotyczy. Niestety mamy tutaj dla siebie, dla mnie i dla każdego z nas ostrzeżenie, że mamy przede wszystkim uważać. To znaczy, że nie musi to wziąć nad nami góry. Nie ma to żadnej siły dominującej. Mamy uważać, aby ktoś nie pozostał z dala od Bożej łaski. Czyli gorycz i rozgoryczenie zaczyna nas odsuwać od Bożej łaski. To jest pewna prawda. My jesteśmy zbawieni przez łaskę. Ale gorycz i rozgoryczenie będzie wbijała klin i będzie odsuwała nas od Bożej łaski. Aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy. Widzicie, gorycz zasadzona albo zasadzenie goryczy jest przy naszym udziale, ale rośnięcie pędu już następuje niejako z naszego pozwolenia automatycznie. On już zacznie rosnąć, bo jeżeli w glebie umieścimy ziarno, to siła Bożego prawa sprawi to, że to ziarno wykiełkuje i nie doprowadzi do zarażenia się wielu. To jest coś, co bardzo głęboko mnie przeszyło, dlatego że gorycz i rozgoryczenie, które mogą powstać, nie tylko mogą nas skazić, ale poprzez nas mogą skazić wielu. I to jest naprawdę problem, bo jeżeli bierzemy coś jeszcze sami na siebie, powiedzmy, jesteśmy sami sobie winni, ale gorycz i rozgoryczenie może wprowadzić wielu za pomocą naszego, nie wiem, świadectwa oddziaływania. I to jest przerażające. Ale tak jak powiedziałem, mamy uważać, dlatego że obecność Słowa Bożego w naszym życiu, siła Ducha Świętego jest tym, które bierze górę nad tym i może zrobić z tym porządek. Dla obrazowania tych prawd, o których mówię, chciałem się posłużyć takimi trzema przykładami z Bożego Słowa, w których ja osobiście dostrzegam właśnie problem, ale żeby nie było tak całkiem ponuro, to ten trzeci przykład będzie pokazywał, jak można uniknąć tej goryczy. Więc chciałem na początku otworzyć Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. Jest to przypowieść o robotnikach w winnicy. Każdy z nas ją zna, więc przeczytam tylko kluczowe wersety, nie będę oczywiście czytał całej historii. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy i dnia i upału. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich: nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? I to jest ciekawa historia, bo to pokazuje, że sprawiedliwość i zasady Bożego Królestwa to nie są sprawiedliwością i zasadami z tego świata. Każdy z nas musi szczerze powiedzieć, że jeżeli przystępujemy do pracy i ktoś przepracuje tydzień w naszej pracy, a ktoś inny przepracuje miesiąc i idąc po wypłatę widzimy na odcinku tą samą kwotę, no w nas by się zagotowało, o co tutaj chodzi. Ale musimy znać zasady Bożego Królestwa, że to, co jest zasadą w tym świecie, wcale nie musi być zasadą Bożego Królestwa, albo inaczej, rzadko kiedy jest. Albo powiem odwrotnie, że zasady Bożego Królestwa nie pochodzą z tego świata. I to jest pierwsza rzecz, która może spowodować w nas poczucie goryczy. No bo jeżeli przyłożymy tą miarę do rzeczy w Kościele, w naszym życiu duchowym, w naszych relacjach, no to już bardzo łatwo o to, żeby ta gorycz w nas powstała. No bo skoro coś jest niesprawiedliwe według nas, no to znaczy, że zostałem skrzywdzony. Boża arytmetyka niestety nie równa się ludzkiej arytmetyce. Ci, którzy tam pracowali, swój wzrok skierowali na zapłatę, a nie na obecność. Śpiewaliśmy tą ostatnią piękną pieśń: Boża obecność, Bożej obecności chcę, Bożej obecności więcej.
A w tym przykładzie wzrok skierowany na zapłatę. Ręka wyciągnięta. I rozczarowanie. Czy nie doszukujecie się, że czasami mogą takie sytuacje powstać w naszym życiu? Że mamy pewne oczekiwania od Boga, że mamy pewne zadania dla Niego, może modlitwy niewysłuchane, może prośby, może błagania, może sytuacje, a Bóg mówi, chciej mojej obecności, a wszystko inne przyjdzie samo później. Jeżeli zmieniamy tą kolejność, to następuje rozgoryczenie. Bóg chce zaspokoić każdą naszą potrzebę, ale On nie jest kelnerem, który przynosi zamówione potrawy. Boża obecność musi być zawsze u nas na pierwszym miejscu. Taką kiedyś historię słyszałem, pewnie może wielu z nas ją też słyszało, dotyczące właśnie tej przypowieści. Czy ona jest prawdziwa, czy nie, ale wydała mi się bardzo, bardzo dobrze ilustrująca to, o czym mówimy. Sytuacja, kiedy dziadek, którym też ja jestem, opisywał, jak ze swoimi wnukami malował bramę. No i jako ten paroletni wnuk mu tam pomagał cały dzień, przynosił farbę, odnosił tekturki i napracował się. Trwało to dobrych parę godzin, no ale przy końcu pracy znalazła się jeszcze siostrzyczka tego brata, który też tam patyczki dwa przyniosła, w zasadzie na sam koniec się pokręciła, zatańczyła koło dziadka, no i praca się skończyła. No dziadek chcąc wynagrodzić swoje wnuki, każdemu dał po dwa cukierki. No i ten chłopaczek się tak patrzy, no ale jak to, nazwijmy Hania, ale Hania tu przecież była 5 minut i dostała tyle, co ja. Ale mądry dziadek powiedział, ale wnuku mój, ty miałeś moją obecność, byliśmy razem. Byliśmy razem przez cały dzień. To jest coś, na czym Bogu zależy w stosunku do nas. Nie ta praca, nie to rozgoryczenie, nie to zmęczenie, nie ta służba, ale obecność i wynikająca z tego relacja. Nie można zbudować, kochani, relacji bez odpowiednio długiej obecności. Jeżeli myślimy w kategoriach naszej relacji z Panem Bogiem, a mamy przymierze z Jezusem poprzez krew, to może się to tylko dziać, pojęcie i zrozumienie tego na podstawie przebywania Jego obecności. Więc widzicie, że może być sytuacja, gdy Boże Królestwo ma inną dynamikę, niż do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Taka sytuacja, jeżeli nie zweryfikujemy ją poprzez Boże Słowo, wyprowadzi nas albo oddali nas od Bożej obecności. Pęd, który wzrośnie, spowoduje, że od Bożej łaski będziemy odsuwani. Więc Boży plan nie możemy oceniać, Bożego planu nie możemy oceniać po tym, co sami na ten temat sądzimy. A często się tak może zdarzyć w naszym życiu, że Boży plan, Boże działanie, Boże zamierzenia oceniamy na podstawie tego, co sami znamy, nie dopuszczając do Bożej suwerenności. Kiedy uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa szli do Emaus, tam jest taka historia, nie będziemy ją czytać, ale jedno słowo tylko przytoczę. Tam padły takie słowa, a myśmy myśleli. A myśmy myśleli. A myśmy mieli swój obraz, Jezu, Twojej działalności. A myśmy mieli swoje plany dotyczące Twojego przyjścia. A tak to wszystko zepsułeś, dałeś się przybić do krzyża. To oczywiście jest potężny przykład, doceniam jego wagę, ale przekładając to na małą skalę w naszym życiu, my często możemy powiedzieć o sobie, a ja myślałem, że powinno to być tak, a w kościele może to powinno być tak, a może pastor powinien inaczej postąpić, a może coś powinno być inaczej, dlatego że ja tak uważam. To nasze ja zostaje mocno wydźwignięte do opiniotwórczej roli na temat tego, co suwerenny Bóg chce uczynić. Więc to była pierwsza historia, która zainspirowała mnie na temat goryczy. Drugą, już znacznie cięższą wagę ma historia zapisana w Ewangelii Łukasza. To jest 15 rozdział, 15 rozdział Ewangelii Łukasza, 28 werset do 32 wersetu.
I znowu to jest historia, którą wszyscy dobrze znacie. Nie będę ją całą opisywał, bo każdy zna ją od szkółki po, nie wiem, jaki okres życia w kościele, ale dziesiątki, jeżeli nie setki razy, żeście słyszeli. Chcę powiedzieć parę słów na temat brata syna marnotrawnego. Przepraszam. Historię syna marnotrawnego znamy doskonale i wielokrotnie żeśmy ją słyszeli i rozmyślali, ale jest tam postać, która dla mnie jest bardzo dramatyczna. I tak jak powiedziałem, tu już zaczyna być dużo cięższa waga tego, co się wydarzyło, dlatego że w domu ojca mieszkał starszy syn. I przeczytajmy tu właśnie od 28, przeczytam, jeśli możemy wyświetlić, parę wersetów końcowej tej historii o synu marnotrawnym. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wspominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlęcia, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze. Dobrze, no wystarczy do tego momentu. Wszystko moje jest twoje. Postawa marnotrawnego syna. Syna, który mieszkał w domu ojca. Syna, który przez wiele lat miał bezpośrednią relację. Musimy wiedzieć, że syn, który tam odszedł, to nie była historia, że on odszedł na tydzień. Jego wiele lat nie było. Ojciec każdy dzień wypatrywał. To jest zupełnie temat na inną historię. Ale syn marnotrawny, który przebywał w obecności ojca, ukształtował swoją teologię na podstawie Starego Zakonu, na podstawie przepisów Starego Zakonu. Więc tragiczna sytuacja, kiedy lata przebywania w domu ojca spowodowały, że wylał się gniew. Służę ci tyle lat. Wszystko, nie mam nic od ciebie. Ojciec mu mówi, że wszystko jest jego, a on mówi: nie mam nic od ciebie, ty nigdy. A ten twój syn, żadnej relacji, że mój brat czy nasza rodzina, ten twój syn. Kiedy został skonfrontowany starszy syn z miłością, łaską i dobrocią ojca, gorycz, która w nim była zasiana, po prostu pękła, rozlała się. To, co się stało, odsunęło go z orbity Bożej obecności bardzo daleko. Nic nie pomogły lata mieszkania wspólnego. Nic nie pomogła praca na jego roli. Przyjmijmy, że to dzisiaj Boże Królestwo. Nic nie pomogła relacja, która była zawiązana. Nic nie pomogła dobroć ojca, która była niezmienna. Nie czytamy, że ojciec miał wzloty i upadki w swojej dobroci i nagle był jakiś nadnaturalny wylew. On znał serce ojca. Spowodowało to, że w Bożym Królestwie, w domu ojca, znalazła się osoba, która była przepełniona goryczą. Wzrok skierował nie na twarz ojca, nie na obecność, tylko na jego dobroć dla innej osoby. To spowodowało rozbicie zupełnie relacji. Religia była podstawą tej relacji. Religia, która doprowadziła go na skraj śmierci duchowej. Służę ci od lat, wspominał. Czy ta sytuacja, czy taka sytuacja może się gdzieś wydarzyć, nie wiem, w naszym życiu, w życiu naszych relacji, w życiu naszego Kościoła? Musimy być czujni, tak jak czytaliśmy w Hebrajczykach, dlatego że naprawdę niewiele trzeba, żeby być rozgoryczony dobrocią i suwerennością ojca. Ja pamiętam taką historię, powiem teraz o sobie, o swoich jakichś tam myślach, które mi przebiegły, ale przypomniały się przy okazji tego tematu.
Ja dzięki Bogu narodziłem się 30 lat temu, tutaj w tym miejscu, w kościele, ale to już wiele lat jest. I nie wiem, 5-7 lat temu usłyszałem, gdzieś przeczytałem świadectwo, czy może słyszałem jednego piłkarza, osoby znanej, który stał się ewangelistą, zaczął jeździć w Polsce, zaczął jeździć za granicą, wszędzie usługiwać. Te usługi to nie były jakieś tam małe, tylko do dużego grona. I taka myśl mi przeszła, no jak to, no 5 lat z Panem i On już takie rzeczy robi. Ja powinien chodzić, długo chodzić, skończyć parę szkół, parę seminariów, powinien, nie wiem, może na misję pojechać do Afryki, żeby się tam troszkę pokory nauczyć. A on ledwo się nawrócił, był pijakiem, narkotyki brał. Ledwo się nawrócił, już zaczął głosić, już zaczął jeździć. I tak naprawdę nie miałem styku nawet osobistego z tym człowiekiem, nie chcę oczywiście mówić o kim tutaj myślę, ale przeszła mnie taka myśl, no jak to, ja już tu 30 lat chodzę, Panie, i staram się i tak dalej, a Duch Święty przyszedł wtedy do mnie i powiedział, no a ile ty czasu już zmarnowałeś? Ile czasu było ci potrzeba na przejście, mówię tutaj do siebie, ile czasu mi było potrzeba na przejście kolejnych prawd duchowego życia? Ile czasu trwało, żebym się ochrzcił? Ile czasu trwało, żebym był wypełniony Duchem Świętym? Ile czasu, żeby to, żeby tamto? To są lata. A tu taki młokos nawrócił się, a narkotyki brał i on już dzisiaj stoi, głosi i Duch Święty go używa. Czy nie jest to jakaś tam podstawa, że gdzieś jakaś frustracja się może z nas zrodzić? I wtedy postanowiłem sobie, że ja będę kibicował takim postawom. Że w Bogu jest takie przyspieszenie, którego ja nie dozdałem, ale że to jest cudowne, że dzisiaj młode pokolenie, takie jak i też u nas w Kościele, może po prostu, jeżeli szuka Bożej obecności, to on ją dostanie. Jeżeli szuka Bożego namaszczenia, to on ją dostanie. Jeżeli chce budować aktywnie Boże Królestwo, to Bóg mu to umożliwi. I tak sobie postanowiłem, będę kibicował takim postawom. Naprawdę. Zamienię rozgoryczenie, które mogłoby przyjść, na efekt błogosławieństwa takim ludziom. Na kibicowanie, na błogosławienie, żeby wzrastało. Niech jeszcze większe rzeczy się dzieją. To jest naprawdę jakaś praca, ale przede wszystkim decyzja musiała zapaść we mnie. Żeby nie stać się rozgoryczonym, nie powiedzieć, a co tam on, gdzie to tam, jakie świadectwo, przypomnij sobie, co 5 lat temu jeszcze robiłeś, czy 3 lata temu. Wiele takich ludzi dzisiaj możemy obserwować. Dlaczego? Dlatego, że budowanie Bożego Królestwa zaczyna zwiększać swoje obroty. Każdy z nas jest świadomy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Bóg hamuje pewne rzeczy, aby jak najwięcej ludzi mogło wejść, ale On potrzebuje naczynia, które będą Mu posłuszne. On potrzebuje naczynia, które ugną się przed Nim, a nie będą szukały wypełnienia jak gdyby swoich osobistych potrzeb. Trzecim przykładem, już teraz takim bardziej pozytywnym albo zachęcającym, jest postawa męża Bożego, którego też dobrze znacie, którego dużo razy cytujemy, dużo razy się powołujemy na jego historię i myślę, że warto przynajmniej w 2-3 zdaniach się zastanowić, co było u podstawy tej historii. O kim myślę? Myślę o Bożym mężu, który miał na imię Kaleb. I to jest taka historia, ona zapisana w 2-3 miejscach, ale otwórzmy sobie, jeżeli możemy, Księgę Jozuego. Dobrze znamy oczywiście zdobywanie ziemi obiecanej i drogę Izraela przez pustynię, 40 lat i tak dalej. W każdym razie w tym momencie, w którym będę teraz czytał, czyli Księga Jozuego, 14 rozdział od 10 do 11 wersetu, jesteśmy w miejscu, kiedy Izrael już zajmuje ziemię obiecaną, czyli jesteśmy przy końcu zdobywania tej ziemi. Cała ta historia jest opisana w paru księgach mojżeszowych, księdze Jozuego. A kiedy już jest ten fakt zdobywania ziemi obiecanej, czytamy takie słowa, które są zapisane właśnie w księdze Jozuego 14:10. A oto Pan, i to są słowa, które Kaleb mówi o sobie.
To jest jego świadectwo. Oto Pan do teraz zachowywał mnie przy życiu, tak zresztą jak zapowiedział, przez całe te 45 lat od czasu, gdy wypowiedział swe słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat. Wciąż jednak jestem tak mocny, jak wtedy, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do tego momentu. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Znamy to, są to często życzenia, szczególnie dla seniorów, abyś jak Kaleb, jak był silny. I to jest naprawdę postać, z której wiele można czerpać inspiracji, zachęcenia do naszego życia. Ale moje pytanie dzisiaj jest takie, jak to się stało, że Kaleb był taki mocny? Jak to się stało? To nie była norma, nie czytamy o innych. Oczywiście wiemy, że to całe pokolenie wymarło, tak? Zostało dwóch z tego starego pokolenia, Jozue, Kaleb. Ale dlaczego ten Kaleb był taki mocny? Oczywiście odpowiedź przychodzi bardzo szybko ze Bożego Słowa. Możemy ją znaleźć w Księdze Liczb, czyli to jest 4 Mojżeszowa, 24 rozdział. I tam czytamy, czyli jesteśmy u początku. Zwiadowcy wrócili z ziemi obiecanej. Rozpętała się wielka awantura. 10 zwiadowców obrało kierunek wsteczny. Kaleb i Jozue byli za Panem Bogiem. Jednak tutaj jest napisane, jednak mojego sługę Kaleba za to, że jest z nim inny duch i bez reszty obstawał za mną w prowadze do ziemi, do której poszedł. Jest z nim inny duch i bez reszty obstawał za mną. To są dwa wyznaczniki jego postawy. I to też wszyscy się zgodzimy. Jest to chwalebne, jest to zachęcające, ale powiem, że to nie jest wszystko. Będę dalej pytał, dlaczego inny duch był z nim? Dlaczego bez reszty obstawał, skąd miał tą siłę, żeby Duch Święty, przecież Duch Święty operował w całym narodzie izraelskim. Był na pustyni, cokolwiek tam robili, czy szemrali, czy nie, Boża obecność ich prowadziła. Mojżesz był z nimi i tak dalej. I wtedy przyszedł do mnie jeden fakt, o którym się rzadko mówi w życiu Kaleba, że w wieku 40 lat, kiedy on doznał pozytywnej oceny przez Boga i powiedział Kalebie, tak, ty jeden i Jozue drugi macie wszelkie prawo, żeby zdobywać ziemię obiecaną. Oni nie poszli do ziemi obiecanej. Oni poszli z ludem na pustynię. Kaleb, pomimo pozytywnej weryfikacji, nie poszedł tam, gdzie był uprawniony, czyli do ziemi obiecanej, na załóżmy taką emeryturę swoją już, czy odpoczynek. On poszedł tam, gdzie wszyscy, którzy mieli umrzeć. On poszedł ze swoimi ludźmi. Powiedzcie mi teraz, czy to nie jest postawa, która może zrodzić gorycz w sercu? Dlaczego ja? Przecież oni wszyscy mają iść na pustynię 40 lat tam wegetować, aż umrą. Dlaczego ja mam iść z nimi? Ale poszedł, Kaleb poszedł bez zastanowienia. On nie dopuścił do tego, żeby ziarno goryczy rozlało się w jego sercu. I dlatego, że nie dopuścił, że ziarno goryczy mogło się tam rozlać, Duch Pański mógł być nad nim. Mógł powiedzieć tak, jak żeśmy czytali, że przez ten cały czas, jak Pan zapowiedział, przez 45 lat w czasie wędrówki siła go nie odeszła. Bóg jak gdyby... Normalne jest, że w miarę upływu wieku siła fizyczna się zmniejsza. No to jest też pewne prawo Boże, które funkcjonuje. Ale Kaleb jak gdyby tą siłę fizyczną miał zamrożoną na poziomie 45 lat. Dlaczego? Dlatego, że bez wahania poszedł ze swoim ludem tam, gdzie oni poszli. Miał prawo być cały wypełniony goryczą. Nie pozwolił sobie na to. To spowodowało, że siła Boża i Duch Boży mogły przyjść do jego życia. I to jest dzisiaj ta różnica, którą chciałem pokazać. Że często stajemy w miejscu naszej decyzji.
Tą decyzją jest przyjąć gorycz, chociażby była ona uzasadniona. Czy ją przyjąć do naszego serca, czy nie? Mówię nawet gdy jest uzasadniona. Może ktoś cię skrzywdził, może ktoś powiedział o tobie złe słowo, może nie zostałeś doceniony, może zostałeś oplotkowany, a może musiałeś zrobić coś dwa razy, a może ktoś uciekł od pracy, a ty musiałeś posprzątać za kimś. To są drobne sprawy, które w życiu każdego nas spotykają na co dzień. I to zarówno w życiu domowym, w relacjach z ludźmi, ale też i w życiu kościoła. Jeżeli pozwolimy sobie, aby ziarno goryczy w nas zaczęło kiełkować, to inny duch będzie miał do nas dostęp. Tam jest napisane, bo Duch Boży był z Kalebem. Tak to z kontekstu oczywiście wynika. Ale jeżeli nie będzie Ducha Bożego z nami, to będzie inny duch, który będzie domagał się swojego haraczu. Wzrok skierowany Kaleba był na Bożą obecność. Przebywanie w ziemi obiecanej było formą nagrody, było celem. Oczywiście my wiemy, że ta historia przez wiele pokoleń dalej leciała, ale dla ludu izraelskiego to była nagroda, to była ziemia obiecana, to była ziemia, która płynęła mlekiem i miodem. To było coś najlepszego, co mogło ich w fizyczny sposób spotkać. Funkcjonowanie, życie i dziedziczenie tej ziemi. Ale było coś lepszego jeszcze niż ta ziemia. Boża obecność. I Kaleb, pomimo że 40 lat niezasłużenie spędził te lata na pustyni, miał tą Bożą obecność w sobie, ze sobą. To spowodowało, że jego siła była zamrożona, że kiedy minęło te 45 lat, kiedy weszli, on mógł jak gdyby być z poziomu 45-latka, pomimo że miał 80. On powiedział, ta siła, którą Bóg mi dał, stale jest ze mną. Z korzenia goryczy zawsze wyrośnie pęd. Pęd, który wyrzuci nas z orbity Bożej łaski. Ale jeżeli nie pozwolimy sobie, nie pozwolimy goryczy zasiąść w naszym sercu, to przyjdzie owoc, również owoc, ale owoc Ducha Świętego. A ten będzie służył ku naszemu życiu. A ten będzie służył ku naszemu pomnażaniu, pomazaniu relacji, namaszczeniu, w służbie, w domu, gdziekolwiek. Decyzja jest tym, co stoi na granicy. Czy my pójdziemy w lewo, czy pójdziemy w prawo. Musimy sobie zdawać sprawę, jaką my mamy perspektywę w stosunku do Bożego planu. Nie jest możliwe według mnie, abyśmy znali pełnię Bożych planów. Bóg ma swoje sługi, Bóg ma swoich powołanych ludzi, Bóg ustanawia pewnych ludzi, pokazuje im pewien wyrywek i oni ten wyrywek, to co mają objawione, realizują. Takie są działania w Bożym Królestwie. Nie zawsze nam, stojącym z boku, obok, w kościele, musi się wszystko podobać. Nie zawsze wszystko musimy rozumieć. Po czasie się okazuje, jaki to wydaje owoc. Ale ważne jest, żeby nawet w takich sytuacjach nie dopuszczać do siebie, aby ziarno goryczy miało dobrą glebę w naszym sercu. Dlatego, że jeżeli ono raz tam zasiądzie, to powstanie pęd. A jak powstanie pęd, to nas odsunie od Bożej łaski. A jeżeli nas odsunie do Bożej łaski, to jeszcze inni się pobrudzą przy tym. Tak mówi list do Hebrajczyków. Jak inaczej by się potoczyło życie Kaleba, gdyby dopuścił gorycz do swojego serca? Czy byłby zdobywcą, czy byłby wymieniony tyle razy na kartach Biblii? Każdy z nas wie, że nie, że wiele było upadków Bożych mężów, którzy byli powołani, byli namaszczeni, mieli wyznaczone, możemy wspomnieć tutaj choćby Saula, mieli nam wyznaczone role i pracy i nie podołali. Nie podołali. Z jakiegoś powodu były rzeczy, które odsunęły ich od Bożej orbity. Nasza służba w Bożym Królestwie nie może być na naszych zasadach. Musimy to, co widzimy, przepuszczać przez pryzmat Bożego Słowa, modlić się o to, żeby Duch Boży pokazywał nam właściwy kierunek.
Gorycz, jeżeli się osadzi w naszym sercu, wyda swoje złe owoce. Jeżeli nie postawimy, nie pozwolimy goryczy, to Duch Święty będzie mógł w nas pracować i mógł nas wypełniać i dotykać każdej sfery naszego życia. Myślę, że dobrze jest szukać zawsze, tak jak mówiłem to już parokrotnie wcześniej, Jego obecności, a nie Jego ręki. To nie znaczy, że nie chcemy, aby Bóg działał w naszym życiu. Ale On mówi wielokrotnie w swoim słowie, jeżeli będziesz szukał mojej obecności, to wszystko inne będzie ci dodawane. To jest cudowna zachęta i ja wierzę, że każdy z nas dobrze zna jak gdyby ten werset i ma też w sobie już przećwiczone, aby szukać tego, co darzy życiem, aby szukać tego, co Duch Boży może w nas używać, to tego, co Duch Boży może podnosić na inny poziom, tego, co Duch Boży może przerabiać. I strzeżenie naszego serca, tak jak mówię w przypowieściach Salomona, tam jest taki werset, że mamy czujniej niż czegokolwiek innego strzec swojego serca. Dlatego, że tam jest miejsce deponowania pewnych rzeczy. Tam jest miejsce deponowania nasion. Tam jest miejsce deponowania dobrych nasion, które wydają owoc, ale tam mogą też być zdeponowane te złe nasiona. Więc chciałem tym się właśnie podzielić. Tak, kiedy czytałem kiedyś właśnie o Kalebie, tak dotknęła mnie ten poziom jego poświęcenia, a w zasadzie może nawet nie poświęcenia, bo to nie było nic z poświęcenia, to było wybranie Bożej obecności. Pomimo tego, że droga nie była usłana różami przez 40 lat. Przyszedł mi taki obraz, że patrząc na Kaleba, my możemy widzieć proroczo w nim Jezusa. Dlatego, że Jezus na krzyżu przyjął niezasłużoną karę. Tak samo jak Kaleb, oczywiście w dużo mniejszym wymiarze, przyjął niezasłużoną karę dlatego, że Bóg go posłał na tą pustynię, pomimo, że był niewinny albo usprawiedliwiony w tej sytuacji. Kochani, wiem, że to jest taki temat, który gdzieś trzeba przegryźć w sobie. Ja też długo się modliłem o to słowo i ja wierzę, że to ten temat też nie powstał przypadkiem, że być może potrzebujemy też czasu albo takiej sposobności, żeby wejrzeć w swoje serce, czy aby przypadkiem tam coś nie zostało zdeponowane, coś, co nie powinno być. Dlatego chciałem was wszystkich teraz prosić, abyśmy powstali, abyśmy mogli to zakończyć modlitwą, ale chciałem się modlić szczególnie, jakby to powiedzieć, o osoby, które zidentyfikowały się, że może w nich być taki problem. Ja nie chcę tutaj nikogo absolutnie w zakłopotanie wstawiać, ale jeżeli w tym, co mówiłem, odnalazłeś jakiś fakt ze swojego życia, coś, co rzeczywiście umknęło w pewnym momencie twojej uwadze, coś, co zostało zdeponowane poprzez twoją opieszałość czy nieuwagę, zechciej podnieść rękę, żebyśmy wiedział, że mogę się modlić. Ja będę prowadził tutaj modlitwę ze środka, więc dziękuję. Jeżeli ktoś ma takie przemyślenia, że być może rzeczywiście jego serce powinno być w tej chwili na nowo przewietrzone, podnieś swoją rękę i będziemy się modlić. Ja wierzę, że Bóg dzisiaj chce dokonać uleczenia każdego serca. Ja wierzę, że Słowo Boże, ono ma moc. I dzisiaj, tak jak czuję, że i moje serce jest dotykane, wiem, że w wielu osobach Duch Boży wykonuje też w tej chwili swoje dzieło. Przynieśmy to w modlitwie, wyznajmy to w półgłośnej modlitwie, aby moje serce zostało oczyszczone, aby żaden pęd rosnący z goryczy nie miał prawa tam być. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ja Ci dziękuję, Panie, że Twoje Słowo leczy i uzdrawia dzisiaj. I dzisiaj my możemy, Panie, z ufnością
skierować swój wzrok na krzyż, dlatego że wszelka zapłata i wszelki ciężar został tam złożony. Ja Ci dziękuję, Panie Boże, że dzisiaj przez moc Ducha Świętego dotykasz serc każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, że Twój Święty Duch będzie teraz przewietrzał, oświetlał, wyrywał rzeczy z naszego serca, które tam nie powinny być. Ja Ci dziękuję, że może się to tak stać ze względu na krew Jezusa Chrystusa. My chcemy się powołać, Panie, dlatego że Ty zawarłeś swoje święte przymierze, że Ty zawarłeś, Panie, obietnicę, że nie zostawisz nas, że Ty, Duchu, zawarłeś przymierze z nami i obietnicę, że będziesz w nas i poprzez nas. I ja się teraz modlę o każdą osobę, która identyfikuje się z tym przesłaniem. Ja się modlę dzisiaj, aby nowe życie, Panie, nowe życie Ducha Świętego zostało wylane w sercach tych osób. Ja się o to modlę, aby Duch Święty dotykał, Panie, i wykonywał teraz swoją pracę. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty chcesz serca skruszonego. Że Ty chcesz serca skruszonego po to, aby je móc napełnić, Panie, na nowo aż do przelewu. Ja Ci dziękuję, że Ty chcesz mieć serce zupełnie opróżnione od wszelkich brudów, od wszelkich rzeczy, które być może nawet z upływem czasu tam narosły. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty jesteś lampą, która pokazuje nam rzeczy, które tam się mają nie znaleźć. Że Ty dajesz nam słowo, które jest ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem dla mojego życia i życia każdego z nas. Abyśmy mogli w obfitości, Panie, w obfitości Twojego słowa, w obfitości Twojego ducha być użytecznymi narzędziami w budowaniu Bożego Królestwa tu, teraz i dzisiaj. Ja się o to modlę, Panie, aby siła płynąca z Twojego ducha była naszym udziałem, aby podniesienie było naszym udziałem. Tam, gdzie jest potrzebne uzdrowienie, tam, gdzie jest przebaczenie, tam, gdzie jest jakiekolwiek uwolnienie. Ja się o to modlę, aby było to naszym udziałem dzisiaj, Panie, dlatego że rzeczy nowe chcesz czynić, rzeczy nowe dzisiaj, Panie, w naszym życiu. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty masz przygotowane cudowne rzeczy. Boże, ja Ci dziękuję, że Ty chcesz dzisiaj wylewać swoją łaskę. My szukamy Twojej obecności, nie Twojej ręki, dlatego że nasz wzrok jest skierowany na Twoją twarz. Ja modlę się o to, Panie, ażeby to był trwały owoc, owoc Ducha Świętego w naszym sercu. Ażeby żadne złe myśli, żadne rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, nie miały udziału w przebywaniu w naszym sercu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przez moc Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, przez Jego zasługi, dzisiaj to chcesz nam dać, ale potrzebna jest nasza determinacja, nasza świadoma decyzja i ja się o to modlę, aby z Ducha Świętego płynęła siła do podejmowania takiej decyzji. Niech Tobie będzie chwała za to, co dzisiaj chciałeś nam dać przez Twoje słowo. Ja się o to modlę, aby Twoje słowo wzrastało we mnie, wzrastało w każdym z nas, wzrastało w Kościele. Ku wywyższeniu najwyższego imienia Jezusa Chrystusa. Niech Tobie będzie wszelka chwała.